tworzymy z Monią, zobaczcie, mydło! Własne takie kosmetyki nawet bym powiedziała, bo mamy i mydła, i sole do kąpieli, no ogólnie znajdziemy tu różne cuda, to jest taka wielka po prostu fabryka niespodzianek, zobaczcie, całość się nazywa The Surprise Factory, o właśnie od Clementoni, także jak jesteście ciekawi co wytworzymy, to kciuki w górę i ruszamy. Wklejamy naklejeczkę na sam środek, zobaczcie jak ładnie, ta-dam! I układamy resztę przyboru. Uwaga, szykujemy kulę, oczywiście musującą do kąpieli. Ja już sobie wybrałam barwnik, użyję takiego fioletowego koloru, zobaczcie jaki ładniutki. Przygotowałam sobie w probówce już trochę wody. I teraz spójrzcie, wrzucamy naszą tableteczkę do środka, nasz cały barwnik, oho, oj chyba za mało go tutaj, muszę go jeszcze trochę naciąć. Dobra, uwaga, nacinamy go, no i teraz już powinno się tu ładnie zmieścić, to wrzucamy. Uwaga, wymieszamy sobie teraz, zobaczcie, ta tabletka w sumie miała kolor fioletowy, a mi tu wychodzi taka czerwona. A może zostawmy czerwoną, a co tam, niech będzie czerwony, dobra. I spójrzcie, jeżeli chcecie, żeby była właśnie ta barwa jaśniejsza, to zostawiacie takie. Teraz musimy sobie jeszcze przygotować 40 gram, zobaczcie, naszej sody. Do tego musimy użyć 4 takie pełne łyżki, właśnie te większe, ja już jedną dodałam. Teraz lecimy z drugą, trzecia, no i jeszcze czwarta, super! Teraz do mojego spryskiwacza, zobaczcie, właściwie rozpryskiwacza, dolewam na maksa, czyli do końca barwnik. O rany, ale wyszedł mi czerwony, totalnie czerwony, taki krwisty będzie to kolor. Dobra, mamy całość, zamykamy i 25 razy muszę spryskać teraz moją masę. To lecimy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia, dwadzieścia jeden, dwadzieścia dwa, dwadzieścia trzy, dwadzieścia cztery i 25. Super! Dobra, teraz to zamykamy, no i mieszamy! Teraz uwaga, otwórzmy sobie naszą masę, ona tak się prezentuje, ale ja jeszcze muszę dodać kwasku cytrynowego. Dokładnie muszę dodać, słuchajcie, 10 gram, czyli dwie takie płaskie łyżeczki. Proszę bardzo, jedna jest. No i jeszcze druga. Dobra, mamy całość, więc na pewno kula musująca nam będzie działać, ten efekt musowania też będzie, także zamykamy i znów mieszamy. Zobaczcie, zakładamy, słuchajcie, rękawiczki, bo to lepiej zrobić w rękawiczkach, oho. Teraz jeszcze druga rączka, także przygotujcie sobie rękawiczki właśnie do pracy przy tym zestawie, żeby sobie nie pobrudzić rąk. Ok. No i co robimy? Ja już sobie przygotowałam, zobaczcie, mój jakby taki podstawek, ale najpierw muszę wyjąć masę. Masa się prezentuje w ten sposób. Słuchajcie, ona jeszcze jest taka lekko z grudkami gdzie nie gdzie, ale oczywiście można ją sobie rozrobić. Czy to w rączce, czy to właśnie gdzieś poza. Ja sobie to wyjmę, całą tą miseczkę, ok, tu i teraz słuchajcie, wezmę sobie może jeszcze nawet trochę więcej, oho, dobra i ugniatamy, robimy z niej kulkę, dobra, ja tu teraz nałożę, zobaczcie, mój wisiorek, czyli tą rozgwiazdę, tu uformuję znowu małą część, przykryję ją, no i robimy, zobaczcie, naszą.
Dobrze, to zobaczcie, odkręcamy i teraz będę wsikała 25 razy do miksera. Dobra, uwaga. Ojejka, to coś nie chce. Dobra, idzie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Zamykamy i kręcimy, słuchajcie, to naszym mikserem. Zobaczcie, ja już sobie przygotowałam miskę z wodą i zobaczymy, czy zadziała nam tutaj nasza kula musująca, czy w ogóle ten efekt będzie widoczny. Spójrzcie, tak się prezentuje, póki co, całe opakowanko i jedyne, co teraz muszę zrobić, to uwaga, otworzyć to, ale pomału, wiadomo. Wow, ale super, słuchajcie, wygląda to ekstra, a pachnie? O rany, również pięknie pachnie. Muszę to teraz porządnie tu wyjąć. O, zobaczcie, jaka kula. Wow, normalnie jestem w szoku, że ona tak pięknie wyszła. No to co? To sprawdzamy. Moi drodzy, ale to nie wszystko, bo taką kulę możecie oczywiście wykorzystać dla siebie, tak jak ja, albo podarować komuś jako prezent i wtedy po prostu bierzecie wstążeczki, które są dołączone w zestawie, no i zawijacie. A teraz sprawdzimy, czy musuje. Tu mam jakieś takie resztki, patrzcie. O, będzie działać, to uwaga, hopsa! O, ale się pięknie musuje, szok! Do wanny byłaby idealna. W środku z całej tej kuli wypłynęła mi tu jeszcze oczywiście zawieszka, ta, o której Wam mówiłam, czyli właśnie piękna rozgwiazda. To zobaczcie, czas sprawdzić moją kulę musującą. Delikatnie otwieramy. Wow, ale czas, ale fajnie wyszło, zobaczcie. Teraz musimy ją wyciągnąć z tego pojemniczka i wpuścić ją do wody. Dzisiaj zrobiłyśmy z Monią własne kule do kąpieli. Tak. Nie dość, że musujące, to jeszcze kolorowe. Idealnie się nadadzą właśnie do kąpieli, do wanny, także możecie sami je sobie wypróbować. A sami widzieliście, że zdały egzamin. Nam się podobają, prawda? Bardzo nam się podobają. No były właśnie proste do wykonania, nie? Ale wiesz co, Agatka, one trochę pachniały, my tego wcześniej nie powiedzieliśmy. Tak, no. Ale to jest właśnie też to, co mówię. Są proste do wykonania. Przepis jest mega łatwy, więc będziecie zadowoleni. Jak lubicie takie rzeczy do kąpieli, zostawiajcie kciuki w górę, subskrybujcie kanał i do zobaczenia. Pa, pa! Pa, pa.